Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, no nie chciałem wiele dodać, chciałem tylko kilka zdań powiedzieć, może do tych mniej przekonanych niż my tutaj stojący z przodu, do tych, którzy tam przechodzą z tyłu, bo myślę, że do nich trzeba apelować, do tych, którzy nie są do końca przekonani, że coś takiego jak fałszowanie wyborów w Polsce jest możliwe. Otóż jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to wystarczy spojrzeć na tą mapę. To jest mapa pokazująca rozkład głosów nieważnych w ostatnich wyborach samorządowych. Proszę spojrzeć na województwo mazowieckie, województwo rządzone przez PSL, przez marszałka Struzika. Te czerwone, czarne, brązowe plamy to są okręgi wyborcze, gdzie głosów nieważnych z powodu dwóch krzyżyków było do 30%. 1/3 głosów była unieważniona w województwie mazowieckim, w wielu obwodach. Przez granicę, w innych województwach, proszę spojrzeć, te żółte, na przykład zielone, niebieskie, to są 1-2% głosów nieważnych. Czy to jest możliwe, proszę Państwa, czy to jest możliwe, żeby tak ogromne, drastyczne różnice wystąpiły od tak same z siebie? Oczywiście nie, oczywiście nie. A teraz, jeżeli ktoś spyta, no dobrze, a jak to się dzieje, jak to jest możliwe? No przecież żyjemy w demokratycznym kraju, prawda? Jak to jest możliwe, że to się dokonuje? Otóż nie do końca w demokratycznym, proszę Państwa. Demokracja w niektórych dziedzinach może rzeczywiście działa i istnieje, mniej czy bardziej, to jest sprawa dyskusyjna. Natomiast na pewno nie istnieje tam, gdzie rządzą lokalne sitwy. Gdzie jest wójt, gdzie jest burmistrz, gdzie on jest otoczony swoimi ludźmi, gdzie obsadza swoimi ludźmi komisję wyborczą. Ci ludzie w tych właśnie komisjach, gdzie jest tak wysoki procent głosów nieważnych, unieważnionych przez dwa krzyżyki, to jest wyraźne świadectwo tego, że coś jest nie w porządku z tą demokracją na szczeblu lokalnym. Tam przy tych głosach, przy tych wyborach lokalnych, szczególnie ważnych dla tych właśnie sitw, te procenty są aż tak wysokie. One są mniej wyraźne przy wyborach parlamentarnych czy prezydenckich, no bo tutaj już nie wchodzą w grę ich bezpośrednie interesy. Interesy tych ludzi, którzy zasiadają w komisjach wyborczych. Proszę spojrzeć, proszę się nad tym zastanowić. I zróbmy coś, apelujmy, myślę, my tutaj obecni i za pośrednictwem mediów do całego społeczeństwa, żeby skończyć z tym, co się w Polsce od 25 lat dzieje. Było już wiele sygnałów. Ja przypomnę tylko historycznie. Wybory Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa. To już historia. Ale wtedy po raz pierwszy pojawiły się głosy, że w setkach komisji coś było nie w porządku. Te głosy zostały potem wszystkie odrzucone przez sądy. Sądy miały na wszystko jednakową formułkę, jednakową odpowiedź. Owszem, stwierdzono nieprawidłowości, ale one nie miały wpływu na przebieg wyborów, na wynik wyborów. No, czy można sobie wyobrazić większy nonsens? Przecież wiadomo, że jeżeli w jednej komisji gdzieś udało się nakryć, udało się wykryć tą nieprawidłowość, to tych niewykrytych było wielokrotnie więcej, prawda? I od tego jest sąd, żeby w takich przypadkach unieważnić wybory. No ale jak sądy w Polsce działają w III RP, to nie trzeba mówić. Więc, proszę Państwa, apel na koniec. Zróbmy to dla siebie, zróbmy to dla naszych dzieci. Zmieńmy Polskę. Zmieńmy Polskę także w czasie tych już najbliższych wyborów. Pilnujmy tych wyborów. Naprawdę wszyscy, niech ta wiadomość się rozejdzie, że wybory trzeba monitorować. To jest mój apel. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz mamy zobaczyć parę najlepszych rysunków z internetu.